Ropucha szara, nie mylić z żabą. Urodę ma raczej dyskusyjną, ale jest w Polsce płazem chronionym, tyle że sama najprawdopodobniej o tym nie wie i każdej wiosny rusza w wyprawę prawie samobójczą. O, zew natury każe jej migrować do miejsc rozrodu, a że często ropusza droga prowadzi przez ludzkie drogi, to na miejsce dociera mniej ropuch niż by mogło. Pracownicy szczecińskiego zarządu dróg robią wszystko, by nie przybywało ropuch w gatunku autostradowa płaska. W Szczecinie ropuchy się przez drogę przenosi. Alicja Wyrwicka. Zazwyczaj pracownicy zarządu dróg kojarzą się z tymi, którzy dziury łatają. A nasi szczecińscy urzędnicy poszli o krok dalej, dziury sami tworzą, a właściwie są to sidła na bufo-bufo, czyli ropuchę szarą. Spokojnie, nie chodzi jednak o to, żeby zrobić im krzywdę, wręcz przeciwnie. Jedna z ulic w naszym mieście, przez którą wędrują w tej chwili żaby, one niestety tragicznie giną pod kołami samochodów. A z racji, że jest to bufo-bufo, czyli żaba szara, gatunek chroniony, to je ratujemy, kopiemy dołki, specjalne siatki, czy takie żabianki rozstawiamy, żeby te żaby nie mogły przeskoczyć przez tą siateczkę. Wpadają do dołków. My te żaby wyłapujemy i przenosimy na drugą stronę jezdni, tak żeby spokojnie mogły już do miejsca swojego rozrodu rozmnażać się właśnie w tym okresie. Taka jest nasza misja i na szczęście udaje nam się. W zeszłym roku 2,5 tysiąca żab uratowaliśmy. Jak będzie w tym roku, zobaczymy w okolicy połowy kwietnia. Ulica, którą muszą pokonać bufo-bufo, nie jest szeroka, ale za to bardzo ruchliwa. Dlatego potrzebna jest pomoc człowieka. To taki ludzki tramwaj dla żab. Żaby spotykamy co roku. 3 lata temu bądź 4 lata temu, nie chciałabym teraz kłamać, dopóki nie było założonej siatki, z mężem któregoś razu przenieśliśmy 7 wiader żab. Dla mnie inicjatywa naprawdę jest super, po prostu dla mnie bomba. Jeżeli nie ma tych tuneli, no to niech robią to, co trzeba robić. No od 2-3 lat dopiero się tym zajęli, gdzie naprawdę tu była jedna wielka mozaika, jakbym tak nazwał, na ulicach, no bo były rozjechane. Lepszą opcją w tej sytuacji nie stawianie, a może ich zbieranie, byłoby puszczenie kanałów pod ulicą, jeżeli będzie ją remontowana, tak, bo takie mają plany. A jak to wyjdzie, nie wiadomo. I choć przenoszenie ropów to tak naprawdę rozwiązanie tymczasowe, to może mieć też swoje dobre strony. Być może któryś z pań uda się znaleźć swojego księcia z bajki. Szczecin, Alicja Wirwicka, 24 godziny.